Cześć, tutaj Dawid Czerw. W dzisiejszym nagraniu chciałbym, żebyśmy pomówili sobie trochę o kontrowaniu. Generalnie rzecz biorąc, każdy szachista i nieszachista wie, że najlepszą obroną jest atak. W jaki sposób to zastosować w praktyce? Właśnie o tym sobie dzisiaj pomówimy. Tak jak widzisz na diagramie, wyświetlona jest pozycja z partii Pawelek Karel kontra Czerw Dawid. Dosyć świeża partia, ponieważ pochodzi z ostatniego zjazdu Czeskiej Ligi. W tej pozycji ja zdecydowałem się zagrać A5. Dosyć typowa pozycja z wariantu przyspieszonego smoka ustawienia Maroczek. Tutaj oczywiście takim najnormalniejszym ruchem dla białego jest zrobienie roszady, na co czarny dalej zajmuje sobie przestrzeń, gra A4. I tutaj walka ma taki bardzo stabilny, pozycyjny charakter. Natomiast co na A5 odpowiedział mój przeciwnik? Tutaj przeciwnik widać, że wstał w bojowym nastroju, ponieważ zdecydował się zagrać H4. Ewidentnie widać, że przeciwnik tutaj ma ochotę na jakąś bardzo ostrą. Walkę. Przyznam szczerze, że tutaj mocno mnie przeciwnik zaskoczył, bo nigdy wcześniej się z czymś takim nie spotkałem, no chyba, że w innych wariantach. W tym wariancie nikt mi czegoś takiego nie zagrał i tutaj zastanawiałem się nad dwiema opcjami. Pierwsza opcja to oczywiście A4, w końcu zgodnie z planem druga opcja to h5, żeby tutaj zablokować przeciwnika, żeby po prostu zablokować tą sytuację, żeby on mnie tutaj nie atakował. Natomiast muszę przyznać, że ja też miałem jakiś taki bojowy nastrój i stwierdziłem, co ja się tutaj będę bronił, lepiej jest atakować. Dlatego też zdecydowałem się zagrać a4. Przeciwnik oczywiście zgodnie ze swoim planem, no to ja zgodnie ze swoim planem, lecę a3. Dalej chcę stwarzać przeciwnikowi Groźby. Przeciwnik zbił HG, oczywiście FG. Bardzo ważna sprawa, nie opłaca się odbijać HG, ponieważ jeżeli odbijemy HG, to tutaj linia będzie do dyspozycji przeciwnika. A tak, nasza wieża może coś tutaj zmajstruje po linii F, a przy okazji mamy zawsze posunięcie wieża F7, żeby się tutaj bronić. Przeciwnik zgodnie ze swoim planem, goniec H6. Ewidentnie widać, że biały jak najszybciej chce mnie tutaj dopaść i jak najszybciej chce mnie tutaj przeatakować. Ja dalej ze swoim planem kontratakuję. Tak jak widzicie do tej pory, biały sobie, a ja sobie na drugim skrzydle. Eee, najlepszą obroną jest atak, eee, to było moje motto na tą partię. Przeciwnik nie ma nic mądrzejszego niż wieża B1, oczywiście inaczej to bym mu po prostu wieża hapstą. I teraz. Przyznam szczerze, że tutaj dosyć długo się zastanawiałem, to jest ważny, kluczowy moment tej partii. Oczywiście zauważyłem, że osłabił się skoczek przeciwnika, a więc kombinowałem, czy tu jakoś nie mógłbym tego wykorzystać. Zastanawiałem się nad, na przykład nad zagraniem wieża A3 z planem takim, że pójdzie coś w stylu Takim i teraz Hetman A5 za atakiem na C3. Natomiast zdaje się, że wieża B3 po prostu rozwiązuje wszystkie problemy białego. Więc oczywiście średnio mi się to podobało. Drugim posunięciem, jakie rozważałem, to Hetman A5. I Hetman A5 wydało mi się bardzo logiczne, ponieważ teraz tego typu rzeczy nie są groźne, ponieważ ten hetman nie będzie mógł mnie tu atakować, oczywiście póki co skoczek broni, ale nie będzie mnie mógł tutaj atakować dalej, ponieważ podwisa mu skoczek i to właśnie tym się kierowałem, że przeciwnik nie będzie mógł w taki typowy sposób wjechać mi hetmanem na h6. Wydawało mi się to być naprawdę bardzo, bardzo spoko opcją. I być może trochę za szybko tą decyzję podjąłem. To znaczy, zastanawiałem się tutaj nad różnymi wariantami. Natomiast, jak tylko wpadło mi do oka to Hetman A5, to wiedziałem, że to będzie ruch, który zagra. A w ten sposób nie powinienem do tej pozycji podejść. I niestety, ale przeoczyłem tutaj fenomenalną rzecz. Zagrałem w partii Hetman A5, natomiast okazuje się, że nie wziąłem pod uwagę innego e, forsownego posunięcia. Mianowicie, mogę zbić na H6. Oczywiście, w pierwszej kolejności wydaje się to być idiotyczne po prostu, no bo przecież jak to tak to e, wprowadzić przeciwnikowi tego Hetmana do ataku, natomiast okazuje się, że to jest jak najbardziej w porządku, ponieważ ten Hetman wejdzie tutaj do ataku, ale tylko na chwilę. Ponieważ teraz wpadam Hetman A5 z naciskiem na C3 i przeciwnik będzie musiał się wycofać, będzie musiał się tutaj obronić. Teraz widzisz o co tutaj chodzi. Po prostu zaoszczędziłem tempo. A w takiej ostrej, skomplikowanej pozycji, gdzie jest akcja na dwóch skrzydłach, pozycja jest taka dosyć otwarta, jest takie starcie pomiędzy figurami, to w takiej sytuacji, takiej mocno dynamicznej sytuacji, jedno tempo jest na wagę złota. I tutaj niestety, ale tego tempa później mi mocno, mocno brakowało. A więc w partii poszło Hetman A5, przeciwnik tutaj odetchnął z ulgą i szybko zbił na G7. Ja oczywiście musiałem odbić i teraz przeciwnik po prostu zgarnął sobie na B2. Eee, oczywiście Hetman H6 dalej się nie muszę obawiać, no bo tutaj cały czas jest nacisk na ten punkt C3, więc przeciwnik za moment eee, musiałby się wrócić. Z tego też powodu biały po prostu odbił sobie piona. I teraz sporo kombinowałem. Kombinowałem. Przede wszystkim nie podoba mi się ten goniec. Ten goniec mi się zdecydowanie tu nie podoba. I nawet miałem myśli w stylu: zagram goniec E6. Tutaj poświęcę pionka na B7, ale zaraz tu fajnie będę atakował. Natomiast nic z tego, ponieważ wisi tutaj pionek na E7 więc niestety nawet takie poświęcenie nie wchodzi w rachubę. Oczywiście cały czas też miałem na uwadze, że tutaj pewnego rodzaju te, pewnego rodzaju takie groźby mogą się pojawić. Ten skoczek mój musi bezwzględnie pilnować pola h7. A więc tak podsumowując, widać, że mam problem z dwoma punktami. Punkt e7 jest słaby i punkt h7 jest słaby. Więc jak te oba problemy rozwiązać za jednym zamachem? Oczywiście możemy wieża F7. No cóż, dosyć pasywne podejście, ale czasem trzeba. Jak nie ma, to nie ma. W partii wieża B5, no to ja sobie tutaj Hetmana ewakuowałem. Wydaje się być pasywne, ale tak naprawdę jest tu pewna kontrgra. Mianowicie ten Hetman zerka elegancko na F2, co w połączeniu z wieżą może przynieść fajne efekty. Zastanawiałem się też nad Hetman A3, i tutaj pozycja mogłaby mieć bardzo podobny charakter jak w partii. Ciężko powiedzieć, czy to byłoby lepiej. Dostrzegam pewne plusy, natomiast w partii zdecydowałem się na Hetman A7. I tutaj pozycja przyznam szczerze, że trochę zaczęła się robić dziwna. Przeciwnik e5, jadę e, wieża e5 i tutaj kompletnie nie wiedziałem co grać. Autentycznie w tej pozycji po prostu kompletnie nie miałem pomysłu w jaki sposób ja będę działał dalej. Zdecydowałem się zagrać koniec końców koń d7, ponieważ atakuje wieżę i atakuje punkt f2. Natomiast to jest takie typowe małpie granie. Po prostu zaatakowałem, ale kompletnie bez żadnego planu. Po prostu tutaj nic rozsądnego nie udało mi się wymyślić. Przeciwnik zagrał wieża e3. No to ja wróciłem się skoczkiem na F6, żeby to pole H3 sobie zabezpieczyć, bo jakiegoś wieża h się obawiałem. Wydaje mi się, że po wieża E5 to bym po prostu powtórzył. Zapewne bym się zastanowił jeszcze, ale wydaje mi się, że tutaj nic mądrzejszego to czarny by nie miał. Natomiast biały podszedł bojowo, goniec F3. No to cóż, odetchnąłem z ulgą, udało mi się tutaj rozwinąć gońca, więc już całkiem sytuacja mi się Podoba, ale przeciwnik nie odpuszcza. Dalej tutaj atakuje. Oczywiście pojawiają się już groźby w stylu wieża F5, jakieś Hetman G5. E, naprawdę dużo, dużo e, potencjalnych problemów się pojawia. Natomiast co ja zrobiłem? Oczywiście nie broniłem się tutaj pasywnie. Bardzo ważna sprawa trzeba. Stwarzać jakieś kontrszanse, bo jeżeli tylko i wyłącznie będę się bronił, no to wtedy przeciwnik komfortowo będzie mnie dalej atakował i z pewnością moja pozycja e, skończy się nieciekawie. Więc w jaki sposób można kontrować? Oczywiście tam, gdzie przeciwnik jest słaby, a tutaj pionek C4 jest słaby, z tego też powodu wieża C8 z atakiem na punkt C4. Ale tak jak wam mówiłem cała ta partia jest pod tytułem Najlepszą obroną jest atak. Okazuje się, że przeciwnik też nie chciał się tutaj bronić i też stwierdził, że sobie zaatakuje. Skoczek d5. Jaką tutaj groźbę przeciwnik stwarza? Oczywiście jest to naprawdę solidny nacisk na punkt e7. Co ja robię? Tutaj takie połączenie obrony z atakiem. Hetman c 5. Tak naprawdę ten Hetman C5 rozwiązuje tutaj wszystkie moje kłopoty, ponieważ naciskam na punkt C4, pilnuję punkt E7, a jeszcze jakieś groźby w stylu E6 się pojawiają, ponieważ skoczek D5 jest związany. Także widać, że Hetman C5 naprawdę świetne posunięcie nie dość, że się bronię to jeszcze stwarzam problemy przeciwnikowi. W partii Hetman H6. Oczywiście na G8 odejść nie mogę, ponieważ mi zbije na F6 i y, potem wieżą zabierze Hetmana, więc w ten sposób do tematu nie mogę podejść. Oczywiście jedyne posunięcie król H8. I tutaj przeciwnik myślał przez 35 minut. Natomiast wydaje mi się, że tutaj po prostu już się całkiem nieźle obroniłem. I tu przeciwnik, najzwyczajniej w świecie, realnych gruźb nie ma. Natomiast obaj byliśmy tutaj na niedoczasie i pojawiło się sporo, sporo błędów. Przeciwnik zagrał G4 to ja powinienem tu oczywiście zbić gońcem. Dlaczego? Ponieważ jak przeciwnik odbije, no to ładuje mu widełki, oczywiście z wygraną, a jeżeli pogoniec G4 się wycofa, no to w ogóle hetman D4 z atakiem na wieżę, z groźbą mata, też przeciwnik może się poddać. Natomiast nie wiem dlaczego, ale pod presy u czasu zdecydowałem się, nad, zdecydowałem się na skoczek, bije G4. Przeciwnik zbił, ja sobie tutaj odbiję, i przeciwnik zobaczył, że tutaj już po prostu nic nie będzie w stanie zrobić, dlatego zdecydował się na roszadę. I przyznam szczerze, że pierwszą moją myślą było zagranie wieża F8. I już byłem gotowy na zagranie wieża F8, natomiast pojawiłby się tutaj spory kłopot, bo przeciwnik zbije na E7 i nie będę mógł wieżą odbić, bo dostanę mata na F8. I tutaj miałem ze 4 minuty na zegarze, i już pomału zaczynała mi się włączać panika. Jeszcze do tego zauważyłem tutaj w ogóle motywy w stylu skoczek F4, skoczek bije G6. Dlatego powiedziałem sobie, ok, żeby tutaj nie było jakichś problemów, wieża g8. Wiem, że pasywne podejście, ale na niedoczasie lepiej trzymać te figury blisko siebie, żeby ich nie stracić. I tutaj zastawiłem na przeciwnika chytrą pułapkę, ponieważ on zagrał z podwójnym atakiem, natomiast tak naprawdę groźby żadnej tutaj nie ma. Zagrałem go nie c5 i po wieża e7, przeciwnik szybko zgarnął tego pionka, oczywiście kontruje po raz kolejny. Cały czas ta kontra G5, yy, przerywam tutaj działanie Hetmana, Hetman musi uciec i teraz już zgarniam materiał, w partii poszło w ten sposób, oczywiście z jakością więcej, yy, ta pozycja jest yy, w prosty sposób dla mnie wygrana, ponieważ wystarczy, że pójdę tym pionem do przodu, rozbiję króla przeciwnika i przeciwnik będzie mógł się poddać, tutaj już łatwo tą pozycję wygrałem. Także tak jak widzicie, od samego początku w tej partii dużo się działo. Przeciwnik atakował mnie na królewskim i ja wcale pasywnie się nie broniłem, tylko kontrowałem na hetmańskim. To jest bardzo ważna sprawa, żebyście mieli takie aktywne podejście w partii. Czyli zamiast jakoś tam się pasywnie bronić, no to okej, okay, zobaczę co tam przeciwnik kombinuje, ale w pierwszej kolejności będę stwar... Będę starał się stwarzyć, stworzyć jemu jakieś problemy. Czyli obrona to jest ostateczność. I to jest to, co chciałbym, żebyś zapamiętał. Zawsze, zawsze miej to na uwadze, że najlepszą obroną jest atak. Jeżeli podobało Ci się to nagranie, to koniecznie zasubskrybuj kanał Czeską Polska, aby dostać powiadomienie o kolejnych. Także dzięki za uwagę i na razie, cześć!